Oj, szła sobie radzileczka tą zieloną dróżką, napotkała brzezineczkę bardzo zieloniuśką. Cześć! Witajcie w Pieśniotece, czyli wirtualnej biskupiźnie. To już 16 odcinek naszego podcastu o tradycjach kulturowych biskupizny. Pozostajemy w rytmach tanecznych. Ostatnim razem tańczyliśmy przodka, a dziś czas na równego. Równy to biskupiańska forma oberka, tańca trójmiarowego. Rozpoczynał go tancerz, który poprzednio tańczył przodka, intonując wybraną przez siebie przyśpiewkę. Gdy kapela podejmuje melodię, mężczyzna zaprasza pozostałe pary do tańca, wołając proszę przed sobą i za sobą. Podobnie jak w wiwacie, równy dzieli się na dwie części. Wolniejszą, wypoczynkową oraz szybszą, czyli wirowanie. Para trzyma się standardowym biskupiańskim chwytem, takim jak w poprzednich tańcach. Prawą ręką w pasie, lewą za ramię. Poruszają się po kole w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W pierwszej części tańca przesuwają się powoli, krokiem chodzonym, trójdzielnym. Partnerka tyłem, a partner przodem do kierunku tańca. W wybranym przez siebie momencie para zaczyna wirować. W tej części tancerze przechodzą z nogi na nogę krokiem dosuwanym, podobnie jak w walcu. Kroki jednak są zdecydowanie drobniejsze oraz równe. Wariantem równego jest taniec zwany kulawy. Para, która chciała go zatańczyć, przesuwała się do środka koła. Przy tym samym trzymaniu partner na ugiętej w kolanie prawej nodze przetrzymuje pierwszą i drugą miarę taktu, by na trzeciej wykonać ostry obrót z partnerką, która cały czas pozostaje wyprostowana. Równy kończy się podobnie jak przodek. Tancerz, który wcześniej tańczył przodka, podnosi rękę wołając host i zaczyna śpiewać przyśpiewkę do kolejnego równego, który tym razem tańczony jest po kole, obracającym się w drugą stronę. Specyficzną odmianą równego jest weksel. Taniec ten, zwany również zmiennym bądź zmienianym, tańczony był przede wszystkim na weselach. Wygląda on następująco. Pary tańczą równego po kole, a po charakterystycznym zakończeniu fragmentu melodii następuje zmiana. Partnerka przechodzi o jedną parę do przodu, do kolejnego tancerza. Tańczy się go tak długo, aż każda tancerka nie zatańczy z każdym tancerzem. W następnym odcinku Siwe, czyli ostatni taniec w tradycyjnym układzie tanecznym biskupizny. Jak zwykle, przypominamy o zaglądaniu na naszą stronę www.pieśnioteka.pl do zakładki Wirtualna Biskupizna. Widzimy się w najbliższy poniedziałek. Zapraszamy!